Teraz przyjdę do ciebie. No? Już? Dobra. Hej, Ola Koziak, ze mną jest zwycięski Robert... Roger. Jeszcze raz. No, przepraszam. Ja już... dam fajną anegdotkę. W sumie możemy zostawić. Dam anegdotkę. Anegdotkę do Roberta? Ponieważ mój pierwszy taki, powiedzmy, outcome z Karoliną byliśmy w Dzień Dobry TVN po naszej podróży na Malediwy, gdzie się jej oświadczyłem i przedstawił mnie i pytał mnie normalnie 10 sekund przed wejściem na antenę: Roger, tak, Roger. I mówi do mnie: no, jest z nami Karolina Pisarek i Robert Sala, więc akurat nie przejmuj się, nic się nie stało. Przepraszam, no ale Roger. Dobrze, więc Roger, jak się czujesz? Pierwsza wygrana w fejmie, druga do rekordu doliczona. Czuję się fenomenalnie. Ta walka naprawdę nie była łatwa. To jest twardy chłop, naprawdę. My wiedzieliśmy, te kursy nie były adekwatne do jego poziomu, co on potrafi, bo 4-5 lat już trenuje. To nie jest ktoś, który dwa tygodnie temu wszedł na salę, bo się dowiedział o walce. Nie, to jest chłop, twardy chłop. Oberwał bardzo dużo. Ja bym w szoku, że on stał, ale parę razy te gałę oczne mu wypadły. Oj, tam było... chyba w oko, ale czuję się fenomenalnie. Potrzebowałem chwili w medicalu, bo trochę mi się w głowie kręciło, bo rzeczywiście ten moment chyba tej adrenaliny i też się wypompowałem w tej drugiej rundzie, bo naprawdę te ciosy, wkładałem bardzo dużo siły w te ciosy, co zresztą widać, bo mam chyba złamany kciuk i stopa jest strasznie spuchnięta. Mam nadzieję, że z nią nic nie jest, bo za tydzień mam grać na mówie. Może być ciężko, ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Włodarze fejmu przyszli do mnie, powiedzieli, że to było takie walki chcą oglądać. W ogóle kolejny raz walczę we freakach, kolejny raz ci ludzie mnie przyjęli fenomenalnie. Znowu, nie wiem, jak nawet teraz wyszedłem do swoich ludzi, to te całe trybuny, wszyscy krzyczeli: brawo Roger, to jest fenomenalne uczucie. Ja po prostu tu jestem i chcę też pokazać w tych freakach, że nie trzeba tutaj udawać kogoś, tu można być sobą, obalać argumenty w inteligentny sposób, delikatną nutką agresji, ale nie muszę z siebie tutaj klauna robić. Ja potem wchodzę do klatki, daję wam show, kolejny raz. I też o to w tym wszystkim chodzi. Są ludzie od tych takich ciężkich dymów, są ludzie od performance'u, są sportowcy, są tacy jak ja, gdzieś tam bardziej kulturalni. Sportowcy też są, jakby jest wiele kulturalnych, ale jakby, żeby to tak jakoś posegregować. O! Troszeczkę stresu, ale i ja jestem, włodarze są bardzo zadowoleni. Już wiem, że w przyszłym roku na pewno zawalczę, pewnie nie raz. Chwila przerwy i wracam. Teraz muszę trochę czasu poświęcić swojej żonie, która mnie znowu fenomenalnie wspierała. A w punkcie medycznym dostałeś jakąś kroplówkę w takim razie, czy co nie, to było? Dostałem tylko pyralginę, dlatego ten, bo strasznie mnie stopa bolała, ale bardziej kciuk, bo ten kciuk, wiesz co, w ogóle tego kciuka nie czułem, a w momencie, kiedy miałem podpisać dokument, że mogę wyjść, to jakoś strasznie mi kciuk zaczął boleć i go poczułem, ale jestem cały, nie mogę się doczekać wrócić do swoich ludzi i się bawić z nimi dzisiaj. A wracając do walki, początek był bardzo dynamiczny i czułeś na przykład, że mogłeś skończyć ten pojedynek w pierwszej rundzie? Ci brakowało? Czułem, że mogłem już skończyć, bo dwa razy te gały oczne mu poszły do góry i się strasznie podpaliłem. Ja jestem amatorem, ja się uczę tego wszystkiego. Przyznaję się, podpaliłem się, te ciosy potem parę było kompletnie niecelnych, po prostu chciałem już go tam uśpić, powiedzmy. Nie udało się i rzeczywiście muszę też przyznać, że w te półtorej minuty w przerwie się nie zregenerowałem, bo jak wstałem, to normalnie mi się chwilkę zakręciło w główce, ale później już było dobrze i najpierw trener Szyszka mnie uspokajał, mówił mi, co mam robić, i później Radek Paczuski mi tylko jedno powiedział i to było już tak słodkie w sumie: Roger, błagam cię, kop łydę,
I wyszedłem, chwilę mi się kręciło w główce, podszedłem, jedna łyda. Po drugiej łydce widziałem już, że zrobił grymas, a ta trzecia już była taka, że chyba nawet sobie zrobiłem wtedy coś, ale to już jest nieważne kompletnie. Wygrałem kolejną walkę, zostaję tu na pewno na dłużej. Czy jeszcze wracając do kondycji twojej, bo ty byłeś cięższy, twoje czasy też były silniejsze, mocniejsze? Przepraszam, że ci przerwę, ale na sam koniec wydaje mi się, że może z 3 kilo byłem cięższy, bo wydaje mi się, że on coś miał, jakby chyba coś miał z żołądkiem, że tam troszeczkę za bardzo mu waga zeszła, bo później to on już był większy, już nie wyglądał na ten, na 8,1 na pewno. Myślę, że tam był 8,5, 8,6, a ja dzisiaj miałem 8,8, więc to jest 2 kilo, 3, więc jakby znam swoje umiejętności, trenuję bardzo, bardzo ciężko, bardzo sumiennie. No. Czyli wypompowałeś się, nie miałeś już siły w drugiej rundzie. Wiesz co, ten pierwszy moment był taki, że rzeczywiście czułem się taki osłabiony, ale jakoś nagle wróciła mi ta siła, bo naprawdę, żeby kopać tak mocno, musisz mieć siłę. Narożnik cię zmotywował jakoś. Tak. No, zmotywowali mnie bardzo i za mną siedzieli też wszyscy moi najbliżsi i słyszałem tylko, jak mnie pompowali, więc byłem już gotowy. Wiedziałem, po co ja tam dzisiaj poszedłem. Ja tam szedłem dzisiaj tylko i wyłącznie na wojnę i tak byłem nastawiony od samego początku i się udało, jestem przeszczęśliwym człowiekiem. No. Czyli teraz odpoczywasz i wracasz do oktagonu. Masz potencjalnego przeciwnika już, czy dopiero będziesz szukać kogoś? Ja przeszedłem do fejmu, bo miałem walczyć z pewną osobą. Do tej walki już raczej nie dojdzie. Z kim w takim razie? Nie mogę o tym mówić, bo... A opisałbyś tę osobę w 3 słowach? Jednym słowem, aktor. To już możecie się domyśleć. Też z show biznesu, tam dużo na tym podelku siedzi, więc tak jak ja, tam cały czas gdzieś na tych plotkarskich portalach się przewijam z moją żoną. On już walczył? 2 razy. Przegrał? Tak, 2 razy, więc już tak troszeczkę ta walka nie ma sensu. Tu 2-0, tam 0-2. Nie ma sensu ta walka. Szkoda, bo to by była fajna walka, ona by się fajnie sprzedała. Słyszałem już o innych przeciwnikach. Nie mogę ci powiedzieć, ale jest tam paru na celowniku. Wiem. Żona mówi, że mam uważać na nogę. Mów za tydzień. Nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. Ale chwilę odpoczynku. Wracam na matę. Dalej będę ciężko trenował, pracował, żeby dać wam wszystkim znowu takie show, jak dałem dzisiaj. Tyle. Jasne. Super. Dziękuję bardzo. Gratulacje. O, delikatnie. Dziękuję bardzo.